Łódź zaprasza na program. Znajdujemy się w miejscu dawnego folwarku Scheiblera, który tutaj został założony z końcem XIX wieku. Miejsce to jest bardzo szczególne, jeżeli chodzi o historię Łodzi, ponieważ przed założeniem folwarku Scheiblera mieliśmy tutaj już wcześniej jedne z pierwszych przędzalni w Łodzi, które powstały i zaczęły działać. Jedną z pierwszych na tym terenie powstała przędzalnia Wendisza, który tutaj został sprowadzony z Niemiec i on jako pierwszy w tym miejscu wybudował swoją przędzalnię plus drugą przędzalnię na Księżym Młynie. Następnie przejmuje to w tym miejscu ten teren Mes, który w 1845 roku kupuje po śmierci Wendisza ten teren i przekształca go nieco, dobudowuje pewne rzeczy, stawia nowe budynki i odbudowuje przędzalnię po Wendiszu, która funkcjonuje aż kolejne lata. My tutaj znajdujemy się nad wykopem, który nam pokazuje pozostałości mniej więcej z okresu Mesa, czyli te lata, druga połowa XIX wieku. Oprócz tego w najniższym poziomie wykopu znajduje się drewniana podłoga, która świadczyć może o tym, że to jest jeszcze wcześniejsze założenie, czyli prawdopodobnie będzie to pozostałość po chałupie młynarza. Ten młyn jest datowany, jeżeli chodzi o lokację, to w 1387 rok, ale de facto on został potwierdzony poprzez badania dendrochronologiczne na koniec XVI wieku. Oprócz zabytków, które pochodzą z pradziejów, tak? To nie ma wcześniejszych zabytków, które znajdują się na terenie Łodzi i to są bardzo szczególne i bardzo ważne dla miasta zabytki i miasto powinno się szczycić i powinno się chwalić tymi zabytkami, które posiada na swoim terenie.